1 marca, Dom Expo Opole. Ostatni rozdział, Mistrzostw Dolnego Śląska i Opolszczyzny. Zaczynamy finałową rozgrywkę od rywalizacji pań w kategorii do 64 kg w ringu. Boksują już Mirella Skubi, Orzeł Oleśnica w czerwonych rękawicach i w rękawicach niebieskich Agnieszka Matusiak, Adrenalina Wrocław. Bardzo energetycznie zaczął się ten pojedynek i oby to było dobre wprowadzenie do kolejnych walk. Dzisiaj zobaczymy łącznie 7 pojedynków. Po paniach do ringu wejdą już panowie. No i w kibice z Dolnego Śląska, z Opolszczyzny, są sobie zęby i apetyty z boksu. Trzeci dzień już tych rozgrywek. Ostatnia prosta. No i to najważniejsze walki oczywiście, walki o złote medale. Obie dziewczyny mają dobre warunki fizyczne, wysokie, niezły zasięg ramion, no i mają też serce do walki, co pokazują już w tej pierwszej rundzie. Zobaczmy, jak agresywnie atakuje Agnieszka Matusiak. Mirella Skubi z odwrotnej pozycji. Szuka prawych prostych Matusiak. Musi więcej na pewno pracować na nogach Mirella. Unikać takich półdystansowych wymian, bo w tej płaszczyźnie walki wydaje się, że lepiej pokazuje się Agnieszka Matusiak. Mirella Skubi, Orzeł Oleśnica w narożniku czerwonym oraz Agnieszka Matusiak, Adrenalina Wrocław, narożnik niebieski. A więc pierwsze premierowe starcie już za nami. My widzimy w tej chwili na ekranach Mirellę Skubi. Po
podsumowując tę pierwszą rundę, możemy powiedzieć, że naprawdę dobry, ciekawy, agresywny boks ze strony obu dziewczyn. Warto też zwrócić uwagę na to, co dzieje się wokół ringu, bowiem bardzo dużo kibiców przybyło na finałowe rozgrywki, co na pewno cieszy organizatorów, cieszy wszystkich sympatyków boksu z Dolnego Śląska i z Opolszczyzny, no bo nie ma lepszego środka promocji jak właśnie dobry boks w pięknej też oprawie, bo Dom Expo jest naprawdę świetnym miejscem do organizacji sportowych przedsięwzięć. Zaczynają na razie boksować w dystansie. Przypomnijmy, w czerwonych rękawicach Mirella Skubi i w czerwonym kasku, a w niebieskich rękawicach, w niebieskim kasku Agnieszka Matusiak. Otwierają premierowo finałową galę. Już na pewno spokojniejsza ta druga odsłona. Być może dziewczyny też w pewien sposób ułożyły sobie już pomysł na ten pojedynek. Ale nie brakuje oczywiście tych spięć. Zresztą boks kobiecy to charakteryzuje się takimi właśnie półdystansowymi, agresywnymi wymianami. Pierwsza runda potwierdziła, ach, teraz znakomicie trafia Mirella Skubi. Przygotowała sobie akcję prawą ręką, potem dołożyła lewą pięść i wyszła z tego naprawdę dobra mieszanka. Kolejne dobre akcenty Skubi, odpowiada również Agnieszka Matusiak. Ostatnie 10 sekund. Już troszkę inny obraz tej drugiej rundy. Nieco spokojniejszy, nieco bardziej wyszukany boks, chociaż na pewno trenerzy obu pani będą miały jeszcze dużo uwag do swoich podopiecznych, a jest na pewno co poprawiać, ale jest też światełko w tunelu w postaci niezłej, emocjonującej walki. My oglądamy Agnieszkę Matusiak, Adrenalina Wrocław, narożnik niebieski. Widzę, że trenerzy raczej spokojnie reagują na wydarzenia z poprzedniej rundy. No i czy ta siła spokoju dotrze do Agnieszki, zmotywuje ją, zmobilizuje do jeszcze lepszego boksowania w trzeciej odsłonie. Będziemy mieli jeszcze chwilę przerwy, bowiem w czerwonym narożniku pojawiła się woda, a więc trzeba oczywiście wytrzeć ring, żeby nie doszło do żadnego niepotrzebnego urazu czy też kontuzji. Ale wszystko już jest w porządku. No i możemy rozpocząć. Zaczyna od zdecydowanej ofensywy Matusiak. Jak odpowie na to Skubi? Trzeba też przyznać, że z dużym rozmachem zorganizowane są te mistrzostwa. Wśród patronów tego turnieju mamy m.in. Wojciecha Bartnika, ostatniego medalista olimpijskiego, zawodowych pięściarzy Mariusza Wacha, Mateusza Masternaka, Piotra Wilczewskiego. To są nazwiska znane doskonale wszystkim kibicom boksu w Polsce. Chyba niepotrzebnie dała się zatrzymać przy linach Mirella Skubi. Środek ringu to pewnie będzie płaszczyzna, w której Skubi powinna bardziej szukać walki. Ale niewygodna jest z całą pewnością Agnieszka Matusiak.
Teraz dobra wymiana. Uderzenie na uderzenie. Mnóstwo serca zostawiają obie dziewczyny w ringu, za co oczywiście należą im się wielkie, wielkie brawa. Dom Expo zaprosił pięściarzy z regionu Dolnego Śląska. Trzecia runda, a więc jeszcze jedna odsłona przed nami zgodnie z prawidłami boksu kobiet. Rywalizujemy na dystansie czterech rund. A motorem napędowym. A więc odrobinę inaczej niż w boksie panów. Przypomnę, że patronat honorowy nad tym wydarzeniem objął Arkadiusz Wiśniewski. Widzimy właśnie w tle Opola zgromadzonych kibiców. To zawsze cieszy, kiedy ten boks olimpijski, który mam wrażenie zaczyna podnosić się z kolan, choć jest to proces długotrwały, nie chwilowy, tylko tutaj będzie trzeba pracować przez pewien długi okres czasu, żeby podnieść ten polski boks olimpijski, ale właśnie do tego potrzebne jest zainteresowanie kibiców, zainteresowanie mediów, sponsorów. I ostatnie, czwarte starcie, Agnieszka Matusiak i Mirella Skubi. Stara się Matusiak trzymać tę swoją taktykę. Konsekwencja to jest bardzo... Oj, tutaj mamy, zdaje się, jakiś uraz Agnieszki Matusiak. Miejmy nadzieję, że to tylko chwilowy problem. Jest liczona, no bo było przerwanie walki. A byłaby wielka szkoda, ale... Miejmy nadzieję, że był to tylko takie chwilowe zaćmienie mięśnia w lewej, zdaje się, ręce. Myślę, że rozsądnie dziewczyny boksują, bowiem szukają przede wszystkim ciosów prostych. Ale świetna akcja ze strony Skubi. Jeszcze raz zaczyna punktować lewa ręka Mirelli. Na pewno nie jest to jednostronna walka, a to już pokazuje pewien poziom zaawansowania. Jakby zaczynała w pewien sposób przełamywać Agnieszkę Matusik Mirella Skubi. Dobra odpowiedź w końcówce Agnieszki, no i zakończyliśmy pierwszą finałową walkę, pierwszą z siedmiu dzisiaj, a jedną jedyną wśród pań. A więc teraz oczywiście pozostaje nam czekać na końcowy rezultat. Kominowe, Maxbud, Technobud, Patriotic firma odzieżowa, Step Records, preorder.pl, Kowebo, agencja reklamowa. I w domu Expo poznamy Aleksandra, pierwszą mistrzynię mistrzostw Piękna, Dolnego Śląska i Opolszczyzny w dniu Piękna, dzisiejszym. Patroni medialni mistrzostw Dolnego Śląska i Opolszczyzny. Boxer.org, sportywalki.org, Nowa Trybuna Opolska, Radio Opole. Po tej walce, jeżeli mielibyśmy wyciągać jakieś wnioski, to wiemy jedno. I Agnieszka i Mirella mają zapał do boksu, mają ten pazur pięściarski, który jest tak bardzo ważny w rywalizacji nie tylko krajowej, ale tym bardziej międzynarodowej. Na te pytania znamy już odpowiedzi, ale jest na pewno jeszcze wiele niewiadomych, które miejmy nadzieję w przyszłości będą skrupulatnie rozwiązywane. Jednogłośna decyzja sędziów zwycięża Agnieszka Matusiak, Adrenalina Wrocław. Zgadzam się z tym werdyktem, bowiem na przekroju całego pojedynku, czterorundowego zaznaczam, faktycznie nieco lepsze wrażenie sprawiała Agnieszka Matusiak, pomimo że w końcówce bardzo ładnie odgryzała się Mirella Skubi. Ale znamy doskonale.